Żalił się ktoś kiedyś. To niesprawiedliwe, że człowiek w proch się obraca. Dlaczego niesprawiedliwe? Ktoś mu odpowiedział. Gdyby Pan Bóg uczynił człowieka ze złota, srebra albo jakiegoś innego szlachetnego kruszcu, a potem człowiek uczyniony z czegoś takiego szlachetnego obracałby się w proch, rzeczywiście byłoby to niesprawiedliwe. Ale człowiek powstał z prochu i w proch się obraca. Wraca do tego, kim był u początku. Czy jest w tym coś niesprawiedliwego? Rzeczywiście, moi drodzy, dziś w kilku słowach chciałbym powiedzieć o prochu, bo on wyląduje wkrótce na naszych głowach. Ten gest, ten znak ma swoje początki w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju w wierszu 19, gdzie po upadku pierwszych rodziców człowiek słyszy właśnie to dramatyczne zdanie. W pocie czoła będziesz pokarm zdobywał na pożywienie, jakbyś miał go wyrywać z ziemi. A potem powrócisz do prochu, z którego zostałeś wzięty. My dzisiaj mówimy słowami Pisma Świętego, sypiąc na nasze głowy popiół: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Skąd się wzięła ta, może trochę dziwna, zaskakująca, taka nie dzisiejsza już, jak się wydaje, praktyka? Ona jest spotykana już w czasach starożytnych i w kulturze pogańskiej. I Grecy, i Egipcjanie, ale także Arabowie i oczywiście Żydzi stosują posypanie głów popiołem. Bardzo często na znak pokuty, jakiegoś uniżenia, pokazania Bogom czy Bogu, że jestem niczym przed nimi, przed Nim, że zgrzeszyłem, że uznaję moją winę, że chcę, aby Bóg czy Bogowie mi przebaczyli. Człowiek posypywał na swoją głowę proch z ziemi, popiół, a czasem w tym prochu czy w tym popiele się tarzał, żeby jak najbardziej oszpecić swój wygląd, żeby jak najbardziej upodobnić się do tej praprzyczyny, która w rękach Boga, ożywiona tchnieniem życia, stała się żywym człowiekiem. Jeszcze czasem był inny motyw tego używania popiołu do celów sakralnych. Oto kiedy to zwłaszcza poganie składali swoim bogom jakieś zwierzęta w ofierze, kiedy mięso tych zwierząt i tłuszcz były strawione ogniem tak, że pozostawał po nich tylko popiół, ten ogień był znakiem obecności bogów. Brano potem ten popiół, narzucano go na głowę, czasem na całe swoje ciało, żeby w ten sposób wyrazić swoją łączność z bóstwem, żeby w ten sposób przebóstwić swoje ciało, swoje człowieczeństwo. I w tym pogańskim śladzie jest też pewnie jakaś racja, która powoduje, że dzisiaj pochylamy głowę, aby na nie spadły okruchy popiołu. Właściwie można powiedzieć i tak mamy dobrze, że nie urodziliśmy się jakieś 1000 lat temu z okładem, bo to posypywanie głów popiołem w kościele pojawiło się gdzieś w 8 albo 9 wieku. Tylko że wtedy na początek Wielkiego Postu przychodzili do kościoła ci, którzy ciężko zgrzeszyli. Wyznali swoje grzechy w spowiedzi, w tajemnicy, przed kapłanem czy biskupem, ale otrzymywali do wypełnienia już publiczną pokutę. Musieli ponieść karę polegającą między innymi na tym, że wszyscy wiedzieli, że oni próbują naprawić popełnione przez siebie zło, chociaż nie znali tego zła po imieniu. I właśnie na początku Wielkiego Postu ubranych w takie zgrzebne wory pokutne najpierw kazano im położyć się na posadzce kościoła, śpiewano litanie do świętych, jak dziś przy święceniach kapłańskich, a potem biskup sypał na nich, na ich głowy popiół, a oni zaczynali czas swojej pokuty. Ale ci, którzy nie mieli takiej pokuty, trochę się źle, głupio czuli. No bo w gruncie rzeczy, kto z nas jest bez winy? Kto z nas jest bez grzechu? Tamci mieli tylko to nieszczęście, że te ich grzechy były cięższe niż moje. Więc w XI wieku zaczęto praktykować to posypanie głów popiołem już dla wszystkich obecnych w kościele. I dzisiaj nie wyobrażamy sobie środy popielcowej, która zresztą swoją nazwę bierze z tego obrzędu, bez tego naszego ukorzenia,
przyjęcia znaku naszego uniżenia, naszej pokory, naszego żalu za grzechy przed Najświętszym Bogiem, przed którym nikt z nas nie jest bez winy. Ten popiół nie jest z byle czego. Oto niespełna rok temu, chociaż wkrótce, już minie 12 miesięcy, przeżywaliśmy Niedzielę Palmową, pamiątkę uroczystego oficjalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Na wzór mieszkańców i pątników ówczesnych. I my przychodziliśmy rok temu, chociaż ze względu na pandemię już w bardzo okrojonym składzie, by baziami, świeżo zakwitłymi gałązkami, które udają palmowe liście słane pod kopyta osiołka, na którym Zbawiciel wjeżdżał do Jerozolimy, świętować ten dzień. Potem te gałązki zostały wysuszone i spalone, popiół z nich przesiany. I w ten sposób, można powiedzieć, życie, które rok temu na wiosnę budziło się, zostało spopielone, w proch się obróciło, żeby niejako unaocznić nam kolej rzeczy, której i my dostąpimy, pewien ciąg logicznych, konsekwentnych wydarzeń, któremu i my podlegamy. Przyjmujemy zatem ten znak posypania głów popiołem z pokorą, mając świadomość tego, że przez życie zmierzamy do śmierci. Uświadomić ma nam także podejmowany dzisiaj post, wstrzemięźliwość i ograniczenie w ilości spożywanych pokarmów. Bo już nasi pradziadowie mówili, że człowiek spożywa chleb, żeby umrzeć. To zwykłe nasze ludzkie, ziemskie jedzenie, żeby nas doprowadziło w sumie do śmierci. A kiedy przestajemy żyć, to tak jakbyśmy wychodzili z ziemskiego człowieczeństwa i ze śmierci przechodzili do życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, czytamy w Księdze Rodzaju. Słyszymy te słowa wypowiadane dzisiaj nad nami. Ale w świetle wydarzeń paschalnych, których wkrótce będziemy świadkami, śmierci, męki, śmierci, a potem zmartwychwstania Jezusa, powinniśmy powiedzieć jeszcze inaczej, jeszcze trochę odwrotnie. Nie prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale prochem jesteś i do życia powrócisz. Jesteś popiołem, ale Chrystus, który zmartwychwstał, odrodzi cię na nowo, powoła cię znów do życia, przywróci ci życie, które utraciłeś przez grzech, życie, które grzech starł na proch, na popiół. Znowu będziesz kwitnącą gałązką, tak jak ta, którą witaliśmy przychodzącego Pana, kiedy przyjdzie ów dzień, że On do nas przyjedzie, jak sługa sprawiedliwego na osiołku wejdzie między nas i znów będziemy radować się Jego obecnością. Moi drodzy, taka jest wymowa dzisiejszego święta, tego czasu, w którym poważniejemy, w którym kiedyś nasi ojcowie grzebali w skrzyni basy i wypędzali grajka i chowali wszelkie tłuste potrawy i cichły rozmowy i było ich mniej i nikt nie myślał o zabawie, ale o tym, aby Chrystus, każdego z nas, tak jak dzisiaj posypuje popiołem, obmył swoją krwią i uczynił godnymi życia wiecznego. Amen.